On był Polakiem, tylko wyjechał do Szwecji tam i został już na stałe. No i on przyjechał do Warszawy. Ja opowiedziałem mu, że tu na Pradze, na której mieszkam, to jak się pójdzie na Brzeską, to to jest normalnie miasto cudów i tam można wszystko zobaczyć. No a mówię, a co? Ja mówię, no słuchaj, no jak zobacz, teraz która godzina jest? 11 w nocy. No to jak pójdziesz gdziekolwiek, to do restauracji nie wejdziesz, bo musisz mieć krawat, to jeszcze coś na szybę przykleić, żeby cię wpuścili. A pojedziemy na Brzeską, wejdziemy za kiosk ruchu i tam masz schabowy, piwo, wszystko, setę, proszę uprzejmie. Na miejscu dostajesz na talerzu wszystko. No i nie opowiadaj. Ja mówię, no słuchaj, no to on specjalnie, żeby przeżyć, to przeprowadził się do mnie tutaj na 3 dni. I spał sobie tutaj na tym łóżku, ja tam. No mówię, no to kiedy idziemy? Ja mówię, to chodź, idziemy zaraz. No. No i idziemy tam do pani Marii. I to było, teraz już nie ma tego domu, tam jest tylko tak, jak się zaczyna Brzeska, jest taki ciąg po lewej stronie tych budynków, mniej więcej one dochodzą do wejścia na bazar, potem była taka wnęka, stał taki budynek i tu przy samym chodniku był kiosk ruchu w tej wnęce i za tym kioskiem pani Maria miała swój świat. No i dopóki jeszcze tam myśmy poszli, no, piwo, schabowy, normalnie widać, wszystko tak jak wystawę z serweteczką, wszystko. I dopóki nie podjechała milicja wtedy jeszcze, to on był jeszcze spokojny, ale jak podjechała milicja i do milicji jeden z ludzi, którzy tam pomagali pani Marii, wziął 2 talerze, podszedł do tego radiowozu, zaniósł 2 schabowe, ci policjanci zjedli te schabowe tam w tym samochodzie, dziękujemy, no to do widzenia, odjechali, to on uwierzył, że już wszystko tam jest możliwe na tej Brzeskiej. Podjeżdża policja, tutaj, tu meta, bo to meta, bo gorzała, piwo, gdzie nie można było nic kupić, a tu można wszystko było. I co najważniejsze, było pewne, że tam nikt nigdy w życiu nie mógł się zatruć, bo jakby ktoś się zatruł, czyli to było zawsze świeżutkie i to było smaczne. Bo jakby ktoś się zatruł, to co? Następnego dnia zrobiłby taką awanturę, że tam tego kiosku ruchu nawet by nie było. Już nie pomijam tego całego tego interesu. No. I zresztą to kwitło potem na bazarze samym jako takim, że tam i pyzy, i flaki, i to wszystko było. No bo ci ludzie dbali o to, mimo tego, że to było robione w domu, czy tam, wie pan, no może nie akurat takich, że sanepid by się nie mógł przyczepić, ale było to robione tak, żeby nikt nie mógł zachorować od tego. No. Czyli było to lepiej niż w knajpie. No. Bo w knajpie nieraz się zdarzyło tak, że ktoś poszedł, 3 dni potem zdychał po tym, co zjadł. Ja nie mówię, że wypił za dużo, ale po tym, co zjadł, to mógł też się rozchorować. A tu wszystko było normalnie. Ta pani Maria na przykład w jaki sposób ona funkcjonowała oficjalnie? Proszę pana, to było, na krześle siedziała, tutaj tu była budka ruchu, tył budki ruchu, tu miała taki stolik i tutaj miała te termosy z tym wszystkim. I to leciało, wie pan, do końca, no do końca towaru, no. Aha, dokąd nie zszedł cały No, dom. Ale przeważnie, to wie pan, to się odbywało tak druga, trzecia, no. No to mówię pan, tak jak podjeżdżała ta milicja, przyjechała, dostali to, do widzenia, to i taksówki przyjeżdżały, też kupowali, przez szybkę podawali, no i odjazd dalej. Taki no. Jak Mac and Drive jest teraz. No tak, no coś tak, no, prawie tak, no. No, ale mówię panu, to było o tyle dobre, że ona miała na pewno wszystko tak, na takim poziomie, że to ludzie przyjeżdżali, bo to nie było fajne. I jako, wie pan, jakoś kuriozum tego całego. Atrakcja też, no. To mówi, słuchaj, to w Szwecji to jest niemożliwe. Ja mówię, no, ja ci powiedziałem, że to jest miasto cudów, to chodzi, to uwierzysz w to, no. To będziesz wiedział, na czym to polega, no. To on potem ile razy tylko przyjeżdżał, to... Co, idziemy do pani Marii? Ja mówię, dobra, chodź, idziemy. I potem jeszcze chyba 3 razy byliśmy. Już mieszkał w hotelu, bo już biegł. Bo stąd było bliżej, bo on chciał zobaczyć dojście samo jako takie, jako było, że tam jak się idzie po drodze, wszystko, cały ten klimat, jaki tu jest, no bo rzeczywiście to był. No.